Ile zarabiasz z YouTube'a? Najgorsza cecha nauczyciela z matematyki to, co uważasz o systemie nauczania matematyki w Polsce, a pokażesz, jak pokonujesz Lionela w Breath of the Wild. On tam jest, on tam się czai. Dobra, jakoś go trzeba by tu zrobić z nienacka. No i teraz pytanie, czy ja to go tutaj do... No chyba nie trafiłem trochę, nie? O, dobra, udało mi się wejść w ten stan. Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj zrobimy sobie drugie Q&A na tym kanale. 50 pytań na 50 tysięcy subskrypcji. Zapraszam. A po co mi ta matma? Dobra, kawka gotowa, więc 50 pytań to trochę będzie tego gadania. Zobaczymy, w ile się wyrobimy. No dobra, no to zaczynamy w takim razie. Pierwsze pytanie. Czy jest jakiś dział matematyczny, którego w czasach szkolnych nie lubiłeś lub średnio rozumiałeś, a jaki jest twój ulubiony? No jeżeli chodzi na pewno o studia, w końcu zrozumiałem równania różniczkowe wyższych stopni. Okej, umiałem je liczyć, czyli jakąś macie na przykład trzecią pochodną funkcji plus dwie pochodne drugie tej funkcji plus jeszcze pochodna plus jakieś tam coś jeszcze. Całki szczególne, zupełne, rozwiązania szczególne i zupełne, tam się coś dodawało, okej, okay, umiałem to liczyć, natomiast no, na pewno nie mogę powiedzieć, że wiedziałem, dlaczego tak się to liczy. No ale to taki urok oczywiście uczelni technicznych z matematyką, tam macie matematykę dostać jako takie narzędzie wasze, którym macie umieć się posługiwać, niekoniecznie będziecie tam wyprowadzać wszystko i będzie wam tłumaczone z czego co wynika oczywiście. A jeżeli chodzi o takie czasy liceum, no to myślę, że no najgorzej, może nie tyle, że średnio rozumiałem, no ale średnio lubiłem kombinatorykę i prawdopodobieństwo na dość duży standard po prostu, jeśli chodzi o tutaj was, maturzystów. A jaki jest mój ulubiony dział, jeśli chodzi o matematykę? No i chyba najbardziej lubię analizę funkcji, czyli właśnie liczenie pochodnej, wyznaczenie ekstremów, punktów przegięcia. To trochę bardziej studia jednak, natomiast jak najbardziej to chyba taki temat, który najbardziej lubiłem rzeczywiście. Kolejne pytanie. Czy przed odcinkiem zastanawiasz się nad zadaniami, czy rozwiązujesz je na bieżąco? No dobra, jeśli chodzi o zadania tutaj dla was, jakie robię, różnie to bywa. Bardzo często improwizuję, w sensie po prostu szukam tych zadań i rozwiązuję je tutaj, można powiedzieć, troszkę tak na spontanie. Natomiast jeżeli są to jakieś trudniejsze zadania albo trudniejsze działy, mówię tu przede wszystkim o maturze rozszerzonej na przykład, no to staram się jednak chociaż sobie zerknąć wcześniej na te zadania i się tak zastanowić, co tam by trzeba było zrobić. Niekoniecznie rozwiązuję je na papierze, natomiast zdarza mi się rzeczywiście usiąść, najpierw się zastanowić tak koncepcyjnie nad tym zadaniem. Oczywiście również często później sprawdzam te odpowiedzi po nagraniu i niestety zdarza się, że zrobię błąd i albo trzeba to nagrać jeszcze raz, albo coś tam jakoś wykombinować w montażu, no coś tam się oczywiście zdarza, jestem tylko człowiekiem, więc jak najbardziej jakiegoś minusa też mi się zdarzy zgubić oczywiście. No dobra, tu widzę trzy pytania, ale dużo było lajków, więc chyba wszystkie przeczytamy. Jak wspominasz swoje wszystkie klasy na różnych poziomach edukacji? Znaczy, klasy wspominam, nie wiem co masz na myśli, czy ludzi w tych klasach? Powiem tak, ja miałem szkołę podstawową, gimnazjum i liceum, najwięcej znajomych mam, nie ukrywam, jakby nie patrzeć akurat w tym przypadku, z gimnazjum, tak się składa. Natomiast chyba najbardziej mi się podobało w szkole podstawowej, ale to bardziej ze względu na to, że miałem chyba największą szkołę i jakoś tak wszystko tam było większe i było dużo miejsca. Gimnazjum miałem już takie dość ciasnawe, można było się, kurde, o plecaki czyjeś przewrócić, no ale to nie wiem, czy o to pytanie, lecimy dalej, bo to mało interesujące chyba. Ile pamiętasz liczb po przecinku liczby pi? No 3,14159 chyba. 4 na 1, 4,15, czyli 4 na pewno, 9 chyba tam potem jest. No wiem, że ta piątka w zaokrągleniu to 6 powinna być. Także no załóżmy 5 cyfr po przecinku liczby pi pamiętam, natomiast z jakiego powodu mi się to zapamiętało? Po prostu po 15 jest po 14, no i dlatego ze skojarzenia to pamiętam, natomiast nie ma potrzeby pamiętania tej liczby oczywiście. Jakie było dla ciebie najtrudniejsze zadanie z tegorocznej matury, okej, i tegorocznego egzaminu smoklasisty? No to jeśli chodzi o tą maturę, oczywiście o rozszerzonej chyba będziemy tutaj mówić, najtrudniejsze zadanie to chyba było takie, to wydaje mi się, że najtrudniejszym zadaniem było to zadanie z grania stosłupem, z prostokątem w podstawie, bo tam trzeba było i trzy twierdzenia Pitagorasa zastosować, i twierdzenie kosinusów, i sinusów chyba, no dużo tam rzeczy trzeba było naraz połączyć, żeby coś z tego konkretnego wyszło. Wydaje mi się, że to zadanie było najtrudniejsze, oczywiście tutaj na kanale wygląda jakby było dla mnie łatwe, natomiast no pamiętam, że trochę nad nim posiedziałem, zanim je zrobiłem do końca, tak? Także no chyba to było najtrudniejsze, jeśli chodzi o maturę rozszerzoną, a jeśli chodzi o egzamin smoklasisty, znaczy nie ukrywajmy, zadania z egzaminu smoklasisty raczej nie ma, nie są trudne dla mnie. Takie najbardziej dziwne, że musiałem się tak troszkę zastanowić, to tam było zadanie z tym, z tą ziemią chyba bodajże i z tym równaniem, bo tam te równania były tak trochę dziwnie poukładane, musiałem po prostu się skupić na tym zadaniu bardziej, ale tak to raczej wszystkie były w miarę proste. No dobra, kolejne pytania. Jaki był twój ulubiony przedmiot w szkole na różnych poziomach edukacji, nie licząc matematyki?
No dobra, no to oprócz matematyki w szkole podstawowej na pewno to lubiłem jeszcze WF. Na pewno lubiłem też technikę, tam jakieś różne fajne rzeczy się czasami robiło. Jakieś rzuty, nie rzuty, no to myślę, że właśnie trochę z moim zawodem związane również. Jeśli chodzi o gimnazjum i liceum, no to na pewno lubiłem jeszcze fizykę, bo tam fizyka nam doszła dopiero wtedy. Na pewno sztuka, muzyka, plastyka to były też przedmioty, które lubiłem. Natomiast zawsze miałem jakieś takie dziwne wrażenie, że można by te przedmioty jeszcze więcej z nich wycisnąć, no oprócz tego grania na flecie chociażby, nie? Dajcie znać, kto miał granie na flecie w podstawówce, czy może, nie wiem, da się jakiś inny instrument na przykład wybrać czasami. Dobra, drugie pytanie, ile procent miałeś na maturze z matmy? Była odpowiedź w poprzednim Q&A, ale niech już wam będzie. No, z matury rozszerzonej miałem 88%, a z podstawowej miałem 98% bodajże, jeśli chodzi oczywiście o maturę z matematyki. No dobra, znowu mamy cztery pytania, ale no dużo lajków, więc przeczytajmy. Pytanie pierwsze, od kiedy nagrywasz filmiki, jak się to rozpoczęło? No nagrywam filmiki od 2020 roku, to był maj, kwiecień chyba bodajże, czyli akurat tak w sumie start tej naszej pandemii tutaj oczywiście na świecie. No to będzie co? No to będą 2 lata z kawałkiem, że tak powiem w tym momencie. Jak się to rozpoczęło? No rozpoczęło się tak, że nagrałem film, co to jest pochodna, zresztą tu możecie sobie obejrzeć pierwszy materiał, jaki został wypuszczony na tym kanale. Okej, troszkę bym go już tutaj no może przyspieszył, troszkę domontował, natomiast nadal uważam, że przydatny jak najbardziej. Dobra, kolejne pytanie. Skąd pomysł na taką fryzurę? No po prostu zapuszczam włosy. Uwierzcie mi, że w moim życiu dłużej chyba miałem włosy długie niż niedługie, powiem szczerze. Natomiast nie wiem, zobaczymy. Zbliża się lato, zaczyna się robić gorąco, a te moje kłaki są dość upierdliwe czasami. Nie wiem, czy nie zetnę z powrotem. Zobaczymy. Co z matematyki najbardziej jest nudne, łamane na nieprzydatne? W sensie nieprzydatne. Ogólnie matematyka dla mnie jest czymś takim, że nawet jeżeli nie będziecie korzystać z tych wzorów, funkcji, nie wiem, trójkątów, Pitagorasów i tak dalej, to po prostu rozwija troszkę logiczne myślenie. Chodzi o to, żeby poznając nowe zasady, nie wiem, wzory, jakieś pola, coś tam nagle na podstawie tego umieć tym operować i rozwiązywać inne problemy, jakby nie patrzeć, logiczne oczywiście. Wydaje mi się, że dobre zrozumienie matematyki również pomaga no, w ogólnie życiu, nie ukrywajmy, no bo wiele rzeczy w życiu macie takich, że musicie się czegoś nagle, dostajecie jakąś poradę albo wiecie nagle coś jak działa i macie to później wykorzystać dalej. No to jest dokładnie to samo, co zadanie z matematyki, gdzie dostajecie twierdzenie Pitagorasa, tam dostajecie pochodną, tam dostajecie na przykład jakąś funkcję i nagle macie z tego wszystkiego ułożyć, kiedy, jakie wymiary ma mieć pudełko, żeby objętość się nie zmieniała, ale powierzchnia była jak najmniejsza, żeby kartonu zużyć jak najmniej. Optymalizacja. Bardzo życiowy temat w sumie, jakby nie patrzeć. A jeśli chodzi o najbardziej nudny, no to chyba arytmetyka jest najbardziej nudna. Jak trzeba dodawać ułamki, mnożyć, dzielić i tak dalej, no to chyba nikt tego za bardzo nie lubi robić, natomiast jest to narzędzie takie, które no trzeba po prostu mieć dobrze opanowane, no bo to tak trochę jakbyście mi powiedzieli, że lubicie jeździć samochodem, ale nie lubicie już na przykład zasad ruchu drogowego. No jedno z drugim niestety się wiąże, nie? A jak się nie połączy tych dwóch rzeczy, no to może się całkiem źle skończyć niestety. Kolejne pytanie, co teraz po egzaminach? No teraz po egzaminach oczywiście myślę, że będziemy kontynuować sobie serię A dlaczego? Jeszcze kilka pomysłów tutaj dla was mam. A od nowego roku szkolnego na pewno ruszymy sobie tutaj z drugą klasą szkoły średniej, jeśli chodzi o matematykę, czyli pewnie wjedziemy tam od jakiejś... Zaczniemy pewnie jeszcze od funkcji kwadratowej, bo pewnie nie wszyscy zdążyli przerobić w pierwszej. Wielomiany, funkcje wymierne. Postaram się zrobić i dla podstawy, i dla rozszerzenia. W drugim roku już rzeczywiście się tutaj troszkę dzieje, jeśli chodzi o rozszerzenie. No i jeszcze oczywiście w planach mam tutaj nadrobienie troszkę materiałów pod 8 klasę, bo nie wszystko zostało przerobione. Może jakaś średnia arytmetyczna bardziej, no różne takie tematy jeszcze postaram się tutaj wkleić gdzieś na przyszły rok. Dobra, kolejne pytanie. Czego najbardziej nie lubisz w matematyce? No dobra, w matematyce wiecie czego najbardziej nie lubię? Najbardziej nie lubię, jak zadanie jest napisane w niejednoznaczny sposób i później nagle zaczynacie się zastanawiać, czy wy w ogóle dobrze zrobiliście to zadanie, a tak naprawdę po prostu autorzy zadania troszkę tutaj polecieli i niekoniecznie byli na tyle konkretni, na ile powinni. Hej, czy w następnym roku też będziesz nagrywał przygotowanie do E8? Tak, jak najbardziej mam w planach. Myślę, że jeszcze kilka arkuszy tutaj również wrzucę. Tak jak już mówiłem wcześniej, również planuję tutaj jeszcze no dorobienie kilku materiałów, może z symetrii, może tam z czegoś. No kilka tam tych tematów, załóżmy, nie zostało tu przerobionych. No system rzymski. Nie wiem, jaki będzie program jeszcze w 2023, bo chyba jeszcze CKE tam się nie zdecydowało. Nie wiem, słyszałem plotki, że również ma być okrojony, ale to jak coś będzie wiadomo, to oczywiście będę was tutaj na kanale informować. Tak,
Także jeżeli chcecie być na bieżąco z takimi informacjami, to również możecie zasubskrybować ten kanał. Czy zrobisz taki kurs do matury podstawowej i rozszerzonej jak Matemax? No na pewno takiego samego kursu jak Matemax nie zrobię, bo nie jestem Matemaxem. Oczywiście jest tu w planach przerobienie całego materiału pod szkołę średnią, natomiast nie wiem jak mi z czasem oczywiście to wszystko wyjdzie. W tym roku w miarę się udało to robić równolegle po prostu z pierwszą klasą, no ale na to by wychodziło, że dopiero wszystko bym przerobił za 3 lata. No zobaczymy jak będzie, zależy ile czasu i tak dalej będę miał, nie? Natomiast no w gruncie rzeczy no może nie jako kurs, co bardziej po prostu przerabiane tutaj te materiały takie pod różne tematy, które macie w szkole średniej, oczywiście. Mam pytanie, czy pan lubi również fizykę? Czy ma pan, czy rozumie pan tak samo dobrze fizykę jak matematykę? Chyba o to nam tutaj chodziło oczywiście. Lubię, no tak jak już mówiłem, lubiłem zawsze fizykę, natomiast no rozumiałem ją oczywiście, natomiast w tym momencie już musiałbym sobie ją odkurzyć. No nie pamiętam wszystkiego, z fizyką dawno do czynienia specjalnie nie miałem. Jakiego sprzętu używasz? Z jakiego programu do montowania korzystasz i jak wygląda i ile trwa tworzenie przez ciebie materiałów dla nas. Jeśli chodzi o aparat, z jakiego korzystam, to jest to Canon M6 Mark II, a obiektyw, z jakiego najczęściej korzystam, to jest Sigma 16 mm. Światło 1.4. Jeśli chodzi o tablet, na którym rozwiązuję wam zadanka, no to jest iPad Pro 13-calowy. I ostatnio zacząłem montować dla was filmy na MacBooku Pro M1. No, okej. Okay. Jeśli chodzi o program do montowania, to korzystam z Final Cut'a Pro, właśnie na macOSie. Jeśli chodzi o rozwiązywanie zadań dla was, to jest program Procreate. No i chyba tyle. Więcej programów nie używam, w sumie powiem wam szczerze. Ile trwa tworzenie przez ciebie materiałów dla nas? No dobra, powiem wam tak, jak mamy taki materiał, załóżmy półgodzinny, jakiś taki bardziej rozbudowany, no to tak to wszystko w sumie, sumarycznie myślę, że 4-5 godzin mi zajmuje, no bo tak, rozstawienie wszystkiego, nagranie wszystkiego z tej surówki jest no prawie dwa razy więcej niż takiego już materiału na czysto później. Oczywiście przekopiowanie tego i z tabletu i z karty, no to też chwilę to oczywiście zajmuje, później zsynchronizowanie tego, co nagrywam na tablecie z tym, co tutaj do was mówię oczywiście, wycięcie później wszystkich jakichś takich niepotrzebnych przerw, ewentualnie błędów, no ogólnie po prostu oszczędzanie waszego czasu, bo po co macie słuchać, jak mówię o, albo po prostu siedzę tak i się zastanawiam nad zadaniem, no myślę, że bez sensu. No i później oczywiście zrenderowanie tego, wrzucenie tego na YouTube'a, otagowanie, opisanie, jakaś miniaturka, jakieś coś tam. No myślę, że tak no 4-5 godzin taki materiał 20-30 minutowy mi spokojnie zajmuje. Także jeżeli chcecie, żebym robił tego więcej, to tutaj możecie postawić mi jakąś kawkę na przykład. Kiedy mniej więcej zamierzasz wrzucić oryginalny utwór, który masz w outro odcinka? No powiem tak, muzyka to jest moje takie totalne hobby, więc hobby jest tak, że no ma się hobby jak się ma na nie czas po prostu. Nie ukrywam, że ostatnio wróciliśmy tutaj właśnie do naszych tutaj zabaw w muzykę z Miłoszem, także no powoli miksujemy ten kawałek. Jak będzie, to się pojawi oczywiście na Spotify i tutaj na YouTubie również. Natomiast no mam nadzieję, że do końca tego roku się pojawi. Może tak powiem. Dobra, kolejne pytanie. Czy czytasz jakieś książki? Jak tak, to jakie? No niestety nie mam się czym tutaj pochwalić, bo książek niestety no nie czytam. Próbowałem, miałem kilka podejść, natomiast chyba po prostu szkoła podstawowa przede wszystkim na tyle mnie tutaj, no, zniechęciła chyba po prostu lekturami do czytania książek, że, no, zraziłem się i chyba nie potrafię po prostu czytać, natomiast, no, miałem jakieś tu podejścia do czytania. Troszkę walczę, bo wiem, że wypadałoby czasami jakąś książkę przeczytać, także polecam, ale czytać to, co chcecie, a nie tam, co ewentualnie musicie, bo tylko się zrazić można. Natomiast, raczej tutaj nie powiem, żebym miał coś polecić, bo po prostu nie mam za bardzo co polecać. No, nie czytam niestety, natomiast jak najbardziej chciałbym zacząć. Drugie pytanie, kawa czy herbata? No raczej kawę, raczej pijam kawę częściej niż herbatę na pewno. Dobra, kolejne. Czy znasz jakieś osoby mające na początku problemy z matmą, a które potem podniosły się na wysoki poziom? Co zrobiły? No, jak najbardziej znam osoby, które, no nie wiem, miały na przykład 2 z matematyki i wylądowały później, załóżmy, na koniec roku z 4, a później w kolejnym roku z 5 na przykład. Także tak, znam. I co zrobiły? Ha, przyszły do mnie na korepetycje. Nie, no dobra, tak serio, już w ogóle poważnie. Znaczy w gruncie rzeczy tak, miałem takie sytuacje, że ktoś do mnie po prostu przyszedł na korepetycję i udało rzeczywiście się z 2 później na 5, załóżmy w szkole podstawowej czy gimnazjum wyciągnąć, a później się jeszcze okazało, że w ogóle matma rozszerzona później weszła, tak, już to w szkole średniej. Także co mam się nie chwalić? No tak, jak najbardziej się zdarzało, natomiast z czego to najczęściej wynika? No najczęściej wynika to niezrozumienie jakichś wcześniejszych tematów, no bo ciężko tu na przykład dobrze, nie wiem, liczyć pole, trójkąta czy cokolwiek, jeżeli na przykład
przykład nie macie problemy z ułamkami, nie? Albo ciężko, no dobrze na przykład rozwiązywać zadania tekstowe, jak nie za bardzo umiecie rozwiązywać równania. No niestety matematyka to jest system naczyń połączonych. Jeżeli gdzieś na samym początku był jakiś problem i czegoś nie zrozumieliście i nie nadrobiliście tego, to później leci lawinowo, więc wystarczy czasami znaleźć te dwa punkty, trzy, takie krytyczne, bo na przykład ktoś nie wie, jak działa pierwiastek, albo jak właśnie działają ułamki, albo jak działają minusy w liczbach na przykład, to jakoś wyklarować, to nagle wszystkie tematy zaczynają być proste, bo przestajecie robić błędy po prostu rachunkowe na przykład. Także jeżeli macie problemy z matematyką, to najprawdopodobniej a. tabliczka mnożenia, b. arytmetyka, czyli działania na ułamkach, liczbach, minusach i tak dalej. No i c. zazwyczaj to jest jeszcze algebra, czyli właśnie wyrażenia algebraiczne. Tam też bywa, że macie problemy, nie? Jakieś wzory skróconego mnożenia na przykład i tak dalej. Najgorsza cecha nauczyciela z matematyki to? No wydaje mi się, że najgorszą cechą, jaką może mieć nauczyciel z matematyki, to wtedy oczywiście nie powinien mieć, po prostu być tym nauczycielem z matematyki, to jest brak wyobraźni tego, że tematy, które dla ciebie, w sensie dla tego nauczyciela oczywiście, są oczywiste i banalne, nie muszą takie być dla twoich uczniów po prostu. Oczywiście ja też kiedyś tam nie byłem w stanie sobie wyobrazić, jak to się dzieje, że ludzie nie zdają matury podstawowej z matematyki na 30%, skoro mają i kartę wzorów, i w ogóle kalkulator, i wszystko. Natomiast no po tych 10 latach ponad już teraz uczenia was i również pomagania takim z was, którzy po prostu trzeci, czwarty raz tej matury nie zdały po prostu z tej matematyki, no już rozumiem, gdzie jest problem i rzeczywiście to nie jest tak, że wy nie jesteście w stanie, nie wiem, zrozumieć, czym się różni dziedzina od zbioru wartości w funkcjach, albo jak się liczy miejsce zerowe, albo nie wiem, równanie kwadratowe. To nie o to chodzi, że wy nie jesteście w stanie tego zrobić i znaleźć sobie wzoru na maturze. Problem polega najczęściej na właśnie zaległościach ze wcześniejszych etapów edukacji, czyli na przykład z podstawówki, gimnazjum, czy tam, co tam się dzieje. Właśnie, arytmetyka, algebra, jak najbardziej, zawsze. No jak mi maturzysta nagle, okej, rozumiem wszystkie wzory, ale 1/2 + 1/3 to 1/5, no to ciężko, żeby zdał, bo nagle się okazuje, że błędy rachunkowe robi no w praktycznie każdym zadaniu, nie? Także dla tych, którzy wiedzą, że nie zdali w tym roku matury, weźcie się za obliczenia i arytmetykę. Tu zresztą zrobiłem taki materiał z arytmetyki, no może to nie tyle, że to zrobicie i koniec, musicie sobie po prostu poćwiczyć. Arytmetyka jest tematem, gdzie no był czas na to w podstawówce, no i również, jeszcze oczywiście to tabliczka mnożenia. Jak tabliczka mnożenia leży, arytmetyka leży, algebra leży, to wy możecie wszystkie wzory znać, delty liczyć i tak ta matura to będzie jakiś szał, jak zdacie, nie? Dobra, lecimy dalej, bo się rozgadałem. Pytanie, trochę filozoficzne. O, czy zero jest twoim zdaniem liczbą naturalną? No ogólnie według naszych tutaj podręczników w Polsce, jakie mamy, z tego co się orientuję chyba wszystkich, zero jest traktowane jako liczba naturalna. Czy ja uważam, że jest to dobry wybór, bo oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą, zero bywa nie wkładane w zbiór liczb naturalnych. Trochę to zależy od po prostu ustaleń na początku, w zależności od kraju, od podręcznika, od autora. To jest taka, załóżmy, sprawa troszkę problematyczna. Natomiast ja uważam, że zero jak najbardziej powinno być liczbą naturalną, bo ja patrzę na liczby naturalne jako liczby, które służą nam do liczenia rzeczy w naturze, czyli nie wiem, ilości kubków, drzew, długopisów, pieniędzy. No i teraz pytanie, no czy można mieć zero jakichś przedmiotów w naturze? No można, możemy mieć zero pieniędzy w portfelu na przykład, nie? Więc jak najbardziej traktuję zero również jako liczbę naturalną. Jak myślisz, dlaczego matematyka jest aż tak problematyczna dla ludzi w dzisiejszych czasach? No to trochę chyba odpowiedziałem na to pytanie. Dla tych, dla których jest ona rzeczywiście tak bardzo problematyczna, to są tacy z was, którzy po prostu, no gdzieś, nie wiem, czy byli chorzy, czy nauczyciel zachorował, czy po prostu nie zrozumieli jakiegoś tematu, jak był na to czas i nie nadrobili niektórych rzeczy z przeszłości, przez co mają teraz po prostu problemy z kolejnymi tematami. Tak jak mówiłem, ciężko jest cokolwiek liczyć, nie wiem, nawet pole trójkąta, jeżeli nie wie, jak nie znacie tabliczki mnożenia. Z tego mi się wydaje, że ten problem wynika najczęściej. Drugie pytanie, co uważasz o systemie nauczania matematyki w Polsce? Wow, temat chyba rzeka troszkę, no jestem raczej daleko od jakichś tutaj takich jednoznacznych stwierdzeń i opinii na ten temat, ale ogólnie uważam, że w systemie edukacji, po prostu mówię tutaj o publicznym oczywiście systemie edukacji, jest po prostu za mało pieniędzy. To tak jakbym to tak, jeżeli miałbym to wszystko jednym zdaniem podsumować, to po prostu jest za mało pieniędzy na to poświęcanych. No oczywiście nie tylko na to w naszym kraju, natomiast to jest jeden z takich, wydaje mi się, miejsc, gdzie rzeczywiście tych pieniędzy mogłoby być więcej, bo po prostu po pierwsze, nauczyciele są słabo opłacani. Czy z tego co się orientuję i słyszałem, no to ile pensja nauczyciela teraz wynosi? Oczywiście nauczyciele, którzy trafią tutaj na ten film, możecie pisać, jak to u was wygląda, natomiast z tego co ja wiem, koło 3-3,5 tysiąca na rękę, załóżmy, dla nauczycieli
nauczyciela, jakiegoś tam załóżmy z lekkim stażem, to na dzisiejsze czasy to nie jest wcale jakoś mega dużo, tym bardziej biorąc pod uwagę, że jest to naprawdę bardzo odpowiedzialna robota i tu nie dość, że trzeba mieć swoją wiedzę, to również trzeba mieć jakieś umiejętności właśnie takie interpersonalne, umieć trafić do młodzieży i to trafić do większej ilości tej młodzieży. Wiecie, no jakby ja jestem daleko od tego, żeby tutaj potępiać, nie wiem, nauczycieli za to, że źle uczą w szkole po prostu, bo ja sam nigdy nie uczyłem w szkole i jak pójdę do szkoły i zacznę może uczyć was w szkole, co raczej nigdy nie nastąpi, to wtedy się mogę wypowiadać na ten temat, natomiast na tą chwilę raczej nie czuję się na siłach i w ogóle nie czuję się na tyle kompetentny, żeby w ogóle tutaj móc oceniać nauczycieli, no bo co innego, wiecie, tak jak załóżmy ja jako prywatny korepetytor, no mam lekcje indywidualne z ludźmi, którzy przychodzą tutaj do mnie, płacą mi, no to chyba jakby z założenia, jeżeli płacisz dodatkowo za lekcję matematyki, to jesteś zainteresowana tą matematyką, nie? A co innego, jak miałbym wykładać matematykę i uczyć 30 ludzi w klasie, gdzie załóżmy z 10 może mieć tak totalnie to gdzieś i tylko przeszkadzać, że no okej, no wtedy można troszkę no nabrać wątpliwości do tego zawodu, nie? Także uważam ogólnie, że po prostu nauczyciele za mało zarabiają i dlatego to też tak wygląda, nie mają w ogóle pomocy dydaktycznych, przynajmniej z tych szkół, o których ja słyszałem, jest trochę ciężko z tym, no w ogóle pandemia to już w ogóle przecież to zweryfikowała tak strasznie, jak ja słyszałem o nauczycielach matematyki, którzy próbowali myszką coś pisać, bo po prostu szkoły nie było stać na tablety graficzne za tam załóżmy 200 zł dla nauczycieli, no to po prostu mnie to coś telepało w środku, natomiast też się nie dziwię, że nauczyciele sami sobie tego nie kupowali, no bo z jakiego powodu mają to robić, nie? Jesteście na etacie, to wasz pracodawca powinien wam zapewnić po prostu odpowiednie środki do pracy. No ale niestety szkoły państwowe, no to państwówka, a w państwówkach nie ma pieniędzy. No bo spójrzmy tak racjonalnie, nie? Załóżmy, nawet jeżeli jesteście nauczycielem w szkole i chcecie super ekstra uczyć tej na przykład matematyki, ale niech tylko o matematykę przecież chodzi, no ale dostajecie załóżmy no to 3,5 tysiąca, nie wiem, 4, nie wiem ile dostają tacy nauczyciele już załóżmy po 10 lat stażu, może z 5 tysięcy, myślę maksymalnie, nie wiem, mówię, jeżeli znajdą się jacyś tutaj nauczyciele, to niech się wypowiedzą. I teraz ja wiem, są argumenty, że wakacje są wolne, święta są wolne i tak dalej, natomiast uwierzcie mi, że praca taka, jeśli chodzi o edukację innych, no to nie możemy tego porównywać z pracą 8 godzin na etacie takim normalnym, tak? Uwierzcie mi, ja też jako korepetytor, okej, zdarzą mi się dni, że rzeczywiście 8 godzin praktycznie was tu uczy tej matematyki, natomiast wiem, jak bardzo jestem wtedy zmęczony. To naprawdę nie jest tak, że można 8 godzin, 5 dni w tygodniu uczyć na przykład tej matematyki czy czegokolwiek innego w sposób wydajny i dobry, tak? Także to nie tak działa, wiecie, zresztą to jest jeszcze przygotowanie do tych lekcji, to są jeszcze w przypadku właśnie nauczycieli w szkołach, to są jeszcze sprawdzania tych klasówek i tak dalej, no jakby kupa tej roboty jest. Ja uważam, że spokojnie, no może nie 10 tysięcy na starcie, ale no na starcie to przynajmniej tak podwójna minimalna krajowa mi się wydaje, żeby wypadało dać tym nauczycielom, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo odpowiedzialny zawód, tak, który jest związany z tym, żeby na przykład takich z was, uczniów, po prostu nie do niektórych przedmiotów, czy w ogóle po prostu rzeczy, jakie na świecie się dzieją, po prostu w jakiś sposób nie zrazić, nie? To jest bardzo odpowiedzialna praca i wymagająca też jakiegoś takiego opanowania, podejścia psychologicznego, też w sumie dość dużej odporności na stres i tak dalej. No i wiecie, jeżeli mamy narzekać na to, że nauczyciele są słabi na przykład w szkole, jeżeli nauczyciele by mieli większe zarobki, no to automatycznie więcej ludzi chciałoby pracować jako nauczyciel, nie? A to jest związane z tym, oczywiście logicznie patrząc, matematycznie oczywiście, że szkoły by miały większy wybór tych nauczycieli, nie? Oczywiście jakość tego nauczania automatycznie by wzrosła w tych szkołach, no ale oczywiście pieniądze są zawsze problemem, który jest ciężko przeskoczyć. No także takie jest moje zdanie na temat tej edukacji. No powinniśmy tutaj po prostu troszkę więcej zainwestować w tą edukację, bo jakby nie patrzeć, jest to edukacja w was, młodych ludzi, a chyba nie ma lepszej inwestycji, mi się wydaje. Jakie są twoje największe zainteresowania? Dobra, bo to trzecie pytanie, ja znowu się tutaj troszkę rozwlekłem. Czy zainteresowania, no oprócz matematyki, bo w gruncie rzeczy matematyka była moim, znaczy jest nadal w sumie moim zainteresowaniem, natomiast jakby nie patrzeć, jednak to zainteresowanie przerodziło się jednak tutaj w pracę. No to jest muzyka, już tam mówiłem oczywiście ostatnio, nadal się nic nie zmieniło, gram na gitarze elektrycznej. Z innych zainteresowań, no to czasami sobie grałem w jakieś gierki, lubię też oczywiście jakieś festiwale muzyczne i tak dalej. Dwa koty, więc tutaj no jakby nie patrzeć, koty to też w jakiś sposób moje zainteresowanie oczywiście. No i sport w sumie, no lubię
lubię pływać, lubię jeździć na rolkach, lubię też tam na jakąś siłownię czasami pójść. Bardziej tutaj, no może nie tak bardzo sportowo i właśnie nie raczej jakieś gry drużynowe, natomiast po prostu lubię się zmęczyć. Jak fizycznie się męczycie, to umysł wam wtedy odpoczywa. Tak a propos. To cię zmusiło do zrobienia kanału z matematyczną edukacją? No nic mi nie zmusiło, sam chciałem to zrobić, także no tyle. Czy umiesz jakieś języki obce? Jeśli tak, to jakie? No umiem takie standardowe języki obce, umiem, w sensie umiem, ale nie korzystam na co dzień, więc wiadomo, że ta wiedza i ta pamięć gdzieś tam ucieka. No język angielski wiadomo i coś tam z niemieckiego też pamiętam, że potrafiłem, nawet byłem z tego dobry, natomiast moja edukacja języka niemieckiego skończyła się wraz z ukończeniem liceum, czyli no jakieś ponad 10 lat temu, jakby nie patrzeć, ale pamiętam Schwarzen, Katzen, Kratzen, mit dem Schwarzen, Katzen, Tatzen. Kto umie przetłumaczyć, niech napisze w komentarzu. Pytanie, czy grasz w jakieś gry na komputerze? No dobra, tak, znaczy na komputerze nie gram, bo komputer służy mi już typowo do pracy, natomiast gram na konsoli i mam jedną konsolę, mam Switcha od tam 2-3 lat, coś takiego, w sumie też razem z otwarciem kanału. Zresztą kupiłem sobie Switcha tak w ramach tutaj nagrody dla siebie za otwarcie kanału na YouTubie, to taka a propos jako ciekawostka. Jak mam jeszcze chwilę, to lubię sobie pograć, nie wiem, Mario Kart jak najbardziej, Zeldę swojego czasu przetyrałem strasznie. Ostatnio patrzyłem na Diablo Immortal, to już nie na Switchu, no ale no, ale zawsze dużo grałem w Diablo, więc no ciężko, żebym tutaj nie zobaczył najnowszego tytułu oczywiście. Co prawda mobilka, pay to win, no ale chociaż zobaczyć jak to wygląda. No tak, no, ominęły mnie takie perełki jak Minecraft na przykład. Minecrafta ani razu nie grałem na przykład, natomiast grałem w takie starsze tytuły, no za moich czasów po prostu w WoWa, w Warcrafta 3, jeśli chodzi o strategię, takie rzeczy. Dobra, lecimy dalej, bo jeszcze kupa pytań. Jaką dajesz muzykę do filmu? Okej, no swoją, w sensie swoją. No mojego zespołu daję muzykę do filmu, w sensie linki oczywiście do zespołu 2AM możecie znaleźć w opisie. Wolisz funkcję liniową czy kwadratową? Wolę kwadratową, bo jest ciekawsza po prostu i więcej się tam dzieje. Co to za lampy w tle? A, lampy, w sensie no o żarówki ci chodzi. To są, no tutaj mogę wam pokazać, to są e-lighty jakieś tam 2S, coś takiego. Mam kilka tych żarówek tutaj w domu, na co dzień korzystam. Spoko sprawa, bo nie są jakieś mega drogie. Jedna taka żarówka około 70-80 zł z tego co wiem. Ta cena się raczej nie zmienia. Raczej są bezawaryjne. No dobra, czasami tam aplikacje do synchronizowania trzeba tutaj zmienić. Natomiast no mogę z telefonu wyłączyć całe światło praktycznie w domu. Włączyć i to niekoniecznie nawet będąc w domu. Można też sobie ustawić oczywiście właśnie jakąś tam synchronizację, że na przykład pół godziny przed zachodem słońca wam się same te światła włączają. No lubię takie rzeczy. No właśnie, wracając do tych zainteresowań. No interesuję się technologią dużo też w sumie. Tak a propos, no jakieś tam nowinki technologiczne, komputery, telefony, no lubię śledzić, co tam się dzieje. No, także tak. To z zainteresowań to jeszcze to raczej. No dobra, jaką kawę pijesz? W sensie w jakiej firmy? Rozpuszczalna czy tam jakaś inna? Najczęściej nie piję rozpuszczalnej w ogóle, raczej to rozpuszczalną kawę traktuję bardziej jako napój niż kawę. Piję po prostu mieloną kawę, nie mam ekspresu, po prostu zalewam wrzątkiem kawę i ją piję. I tak może być to śmieszne, nieśmieszne, natomiast ulubioną kawą, i nie tylko moją, bo tutaj naszą w sumie, jest kawa Prima, co nie jest wcale jakąś wygórowaną półką, natomiast no jakoś do żadnej innej takiej typowej sklepowej się nie mogłem przekonać. Żadna inna mi w ogóle nie smakuje. Kawa Prima ze mną od jakichś 10 lat przynajmniej. Czy matematyka przydała ci się w pracy? W pracy domyślam się w ogóle, no bo w pracy teraz moją pracą jest w sumie uczenie matematyki, więc w gruncie rzeczy ciężko, żeby mi się nie przydawała teraz, natomiast pewnie chodzi ci tutaj o projektowanie konstrukcji, ogólnie tworzenie projektów budowlanych. Ta matematyka jest zaszyta najczęściej w programach komputerowych już, które ktoś musiał oczywiście napisać, natomiast oczywiście zdarzy się jakąś matematykę zastosować, żeby, nie wiem, policzyć chociażby objętość, tak zwaną kubaturę, na przykład domu jednorodzinnego, okej, to nie jest matematyka wyższa może, natomiast no policzenie w sumie objętości, no co, grania stosłupa zazwyczaj, nie? Jak macie załóżmy dom, i załóżmy nic się tam bardziej skomplikowanego nie dzieje, ściany szczytowe ma takie same, ma jakąś długość, no to tu mamy pole podstawy, tu mamy wysokość i liczymy po prostu po objętość grania stosłupa, no ale takie rzeczy się zdarza policzyć jak najbardziej. A sinusy, kosinusy i trygonometria to już w ogóle przy konstrukcjach więźb dachowych to jest w ogóle podstawa, żeby policzyć długość jakiejś tam belki na przykład w narożniku i tak dalej, no
tam te kąty pochylenia dachu i tak dalej, no tam się trochę dzieje. Co z matematyki warto ogarnąć w te parę miesięcy przed studiami? Matematycznymi oczywiście. No to tak, jeśli chodzi o matematykę, to na pewno dużo bym polecał. Polecałbym przede wszystkim ogarnąć i przypomnieć sobie porządnie, no nazwijmy to co, no rachunek różniczkowy, analizę, to się chyba rachunek różniczkowy nazywał was w podręczniku. Mówię tu oczywiście o pochodnej, optymalizacji i tak dalej, szukaniu ekstremów i tak dalej. Żebyście na pewno porządnie zrozumieli temat, czym jest pochodna funkcji. Polecam również uczyć się tutaj troszkę trudniejszych pochodnych, a nie takich podstawowych jak macie. Pochodna funkcji złożonej na pewno wam się przyda. Pochodna różnych funkcji trygonometrycznych również. Strzyżenie sobie na przykład wyznaczania asymptot również funkcji. No ogólnie analiza funkcji często jest na pierwszym semestrze jako w ogóle osobny przedmiot i analiza funkcji w sumie właśnie na tym się cały ten przedmiot opiera, czyli właśnie pochodna, druga pochodna, punkty przegięcia. To są takie rzeczy, które myślę, że warto by było sobie tutaj ogarnąć. A dodatkowo również, jak wam starczy czasu, no to fajnie by było też liznąć sobie całki, czyli to w sumie działanie odwrotne do liczenia pochodnej. Z całkami zazwyczaj jest najgorzej na studiach wyższych, także im szybciej sobie tutaj opanujecie chociażby no podstawowe całki, fajnie by było również całkowanie przez części, czy też przez podstawienie. Jakieś sobie tam przykłady już spróbować porobić, no to myślę, że na pewno wam się przyda. No, co was jeszcze czeka? No, czekają was macierze, liczby zespolone zazwyczaj, czasami geometria w trójwymiarze, czyli taka geometria analityczna, tylko że w trójwymiarze i tam też mamy na przykład jakieś równania płaszczyzn, równania jakichś siodeł i innych takich różnych ciekawych rzeczy, no to też was czeka. Natomiast to, co myślę, że naprawdę polecam, no to przede wszystkim rzeczywiście pochodne złożone, rozwinąć sobie ten temat właśnie z rachunku różniczkowego, jaki mieliście tutaj w szkole średniej. Jakby co, mam pytanko, czy wylecą jakieś nowe kawałki twojego zespołu? No, jak zostaną domiksowane i zrobione, to na pewno wylecą. Znaczy, no, zbieramy tutaj materiał na po prostu drugą epkę, pewnie trzy kawałki znowu wlecą. Jeżeli oczywiście nie słyszeliście pierwszej epki zespołu Tuem, w którym gram ja i mój kolega Miłosz, to utrzymajcie link do naszego materiału. Mamy Spotify, Apple Music, wszystko tam jest. Także gdzie tam słuchacie, możecie sobie posłuchać. A kiedy się, Arturze, zajmiesz maturą 2023? No, maturą 2023 to w sumie troszkę się już zająłem w gruncie rzeczy, robiąc materiał, no, w sumie w tym roku, no, pod pierwszą klasę. Oczywiście planuję tutaj przerobienie z wami tych wszystkich arkuszy pokazowych na maturę 2023, jak i również tam takich zadań danych informatorze maturzysty, bodajże to się tak nazywa na stronie CKE. Planuję wam tutaj troszkę pomóc tą maturą. Kolejne pytanie, sam przygotowujesz filmy i co nas najcięższe z czego czeka w liceum. No w ogóle mam w planach zrobienie takiego materiału właśnie, co was czeka po szkole podstawowej, tak naprawdę w szkole średniej, bo niekoniecznie to musi być liceum oczywiście. Także dajcie znać w komentarzu, czy byście chcieli. Co najcięższego was czeka? No, bym powiedział, że z jakieś 50% liceum to są funkcje, także polecam ogarnąć funkcje, jeżeli ktoś ma chwilę czasu. Już sobie chociaż te podstawy opanować. Dziedzina, zbiór wartości, miejsce zerowe. Będzie dużo funkcji, naprawdę dużo. No i na przykład jeszcze fajnie by było, jakbyście ogarnęli wzory skróconego mnożenia. Tutaj również macie link do tego materiału. A, ale w ogóle pierwsze pytanie jakby ominąłem w tym pytaniu. Czy sam przygotowuję filmy? Tak, sam przygotowuję wszystko. To jest w ogóle ten kanał. A po co mi ta matma? Jest takim moim projektem totalnie solo. W sensie nie ma tutaj praktycznie niczego, co ktoś mi robi. Od ustawienia oświetlenia, od nagrywek, od miksowania dźwięku, montowania później wideo, no, tworzenia miniaturek, opisów i tak dalej. Jest to całkowicie projekt mój, nikogo tutaj nie ma, co również jakby powoduje, że kupę czasu mi to zajmuje. Natomiast nadal lubię to robić. Czy może zacząłbyś jakieś omawianie zadań z olimpiad ITP? Wiecie co, myślałem o tym, żeby zrobić serię na przykład kangurową, bo sam pamiętam, że brałem udział w tych konkursach z kangura. Natomiast nie wiem, jakby się to oglądało, może sobie spróbujemy jeden arkusz z kangura jakoś zrobić. No w tym roku szkolnym, no po prostu wiecie, za dużo rzeczy do zrobienia naraz, no samopanowanie szkoły średniej i tak dalej już kupę czasu mi zajmuje, a co dopiero jeszcze jakieś dodatkowe materiały. Staram się tu wrzucać minimum jeden film na tydzień, czasami jest ich więcej, czasami są dwa, czasami trzy, a czasami siedem, jak nagle tutaj w okresie przed egzaminem, natomiast no zobaczymy. Jeżeli byście bardzo chcieli na przykład właśnie zadanka z kangura, to również śmiało piszcie w komentarzu, jak zobaczy duży odzew, no to na pewno jest to jakaś motywacja. Czy może powstać
po co mi ta fizyka? No powiem tak, na tą chwilę raczej nie starczy mi doby, jakbym miał się jeszcze fizyką zająć, mówię, musiałbym ją odkurzyć. Myślę, że to jest kwestia tylko odkurzenia i byłoby okej. Okay. Natomiast póki nie ogarnę tutaj matematyki, to raczej za fizykę się nie będę brać, a matematyki mam całkiem dużo do przerobienia, bo po szkole średniej również myślę, tylko to już plany bardzo przyszłościowe oczywiście, a może gdzieś w międzyczasie nawet, no szkołą wyższą, w sensie właśnie całki, macierze, liczby zespolone. Jak najbardziej wiem, że to są problemy na uczelniach często. Jeżeli byście chcieli może materiał na przykład właśnie z podstawowych całek i jakichś takich rzeczy już na studia, to również piszcie w komentarzu. Może przez wakacje jakiś jeden materiał mi się uda zrobić. Oczywiście dla maturzystów z rozszerzenia. Czy był pan kiedyś korepetytorem? No, byłem i jestem. W sensie, no, korepetycji udzielam od jakichś ponad 10 lat, także i nadal ich udzielam, a i udzielam ich raczej coraz więcej, a nie coraz mniej. No, także tak, jestem. Jakie plany na wakacje? O, zupełnie inne pytanie. Plany na wakacje, jakie mam? No, nie ukrywam, że mam tutaj w planach jakąś przeprowadzkę może, a może nie tyle co przeprowadzkę, co po prostu, no, zmienienie lokum albo ogarnięcie tego lokum. Także to jest coś, czym się tutaj na pewno mocno zajmować. Ale oprócz tego oczywiście, jeśli chodzi o jakieś takie wypoczynkowe aspekty, no to na pewno Colors of Ostrava festiwal w Czechach. To jest coś, na co się tutaj uda pewnie wybrać. No i jakieś góry pewnie jeszcze w międzyczasie może, jak najbardziej. Będzie coś dla studentów? No to w sumie odpowiedziałem już na to pytanie. No chciałbym jak najbardziej robić tutaj coś dla studentów, natomiast no jakby nie patrzeć, również muszę widzieć, że jest zainteresowanie tymi materiałami. Mówię, może jeden taki materiał testowy sobie spróbujemy, może dwa, no bo to wiecie jak jest. YouTube się nauczył, że ten kanał jest przede wszystkim dla ósmoklasistów i fajnie, że jest, natomiast też nie ukrywam, że raczej tych materiałów, no ile można ich robić, no. Oczywiście tutaj ten kanał chce również bardziej pod szkołę średnią i te studia również za jakiś czas. Więc mówię, może jakiś materiał zrobię na przykład z całeczek, czy tam czegoś, może pochodna złożona, zobaczymy, może Del Hospital w granicach, o, jakieś cięższe granice może byśmy sobie policzyli, dajcie znać w komentarzu oczywiście. Dobra, kolejne pytanie, interesujesz się jakimś sportem? Grałeś w jakiejś drużynie sportowej może? Sportem. W sensie, no, interesuję się sportem, ale tak bardziej mówię, no raczej piłka nożna to nie są moje klimaty, totalnie nie, w sensie nie pogadamy na ten temat, nie oglądam piłki nożnej i w ogóle. Zdarzało mi się kiedyś tam oglądać siatkówkę, ale też nie jestem jakimś mega fanem. Natomiast bardziej, no mówię, to co się interesuje, no jak uprawiam sport, to chyba się nimi interesuje, można powiedzieć. Basen, rolki, siłownia, no to są takie trzy rzeczy, którymi się co jakiś czas zajmuję, ile oczywiście czasu mi wystarczy. No kiedyś w tenisa stołowego dużo grałem, o, no w czasach licealnych dużo grałem i gimnazjum również w sumie dużo grałem w tenisa stołowego, lubiłem to robić, w sumie pograłbym dzisiaj. To jest jakiś plan. Ile lat ma 5-letnia krowa? No tyle samo, co pierwiastek sześcienny ze 125, nie? Ile zarabiasz z YouTube'a? Nie musisz odpowiadać na spokojnie. Okej, okay, ile zarabiasz z YouTube'a? No ja wiem, że każdy tu pewnie przyszedł po to, żeby usłyszeć, jak to jest z tym YouTube'em i jak to jest z tymi zarobkami na tym YouTube'ie. No mogę wam powiedzieć tak, że okej, okay, w tym momencie patrząc na ten kanał, coś tam się rzeczywiście udało już zarobić, natomiast nie są to pieniądze na pewno takie, że mógłbym tylko to robić. No tak jakbyście byli bardzo ciekawi na tą chwilę oczywiście, bo to YouTube to się zmienia i to wszystko jest takie cykliczne bardzo i tak dalej. Natomiast załóżmy za 1000 wyświetleń u mnie na kanale z reklam jest średnio no tak 5 zł załóżmy, nie? No to możecie sobie wejść na kanał w informacje, zobaczyć ile mam wyświetleń w sumie, pomnożyć sobie, podzielić przez 1000, pomnożyć przez 5. No i będziecie mieli ile tam rzeczywiście przez te 2 lata zarobiłem na tym kanale. Jest to już jakiś pieniądz, załóżmy taki dodatkowe kieszonkowe co miesiąc. Oczywiście to bardzo, jeśli chodzi o taką sferę edukacyjną, tak jak tutaj na tym kanale, no to są miesiące totalnie martwe. Dzień dobry, lipiec, sierpień, tutaj to w ogóle nic się nie dzieje praktycznie. Nie wiem, zobaczymy, no może tam jacyś poprawkowicze coś będą oglądać, natomiast to są martwe totalnie miesiące, praktycznie zero zazwyczaj tutaj zarobków będzie, ujemne subskrypcje i tak dalej. A od razu uprzedzając, ja się w ogóle nie obrażam, ja to rozumiem, no po co macie subskrybować kanał z matematyką, jeżeli już załóżmy, po pierwsze, na przykład zdaliście maturę podstawową i w ogóle nie wiążecie swojej przyszłości z matematyką, po drugie, no nie lubicie tej matematyki nawet specjalnie, a po trzecie, na przykład, no nie wiem, albo po prostu wam się znudziło i nie chcecie tego oglądać, wolicie inne rzeczy oglądać, to jest normalne, jakby ja się tu nie obrażam, broń Boże, po prostu jakby bardziej mnie boli to, że przez to, że na przykład, nie wiem, mam materiał dla
typowej, no właśnie dla jakiejś grupy docelowej, na przykład poprawkowiczów maturzystów, w tamtym roku tak było, no przez to, że na przykład subskrybenci pierwsi, którzy widzą ten film, no nie klikają w ten film i tak dalej, no totalnie psują algorytm tego filmu i po prostu on nie dociera do tych ludzi, do których mi zależy, żeby dotarł, no tego was trochę spamuję wtedy na społecznościówkach, no jakby o to tu chodzi, natomiast broń Boże się nie obrażam, ujemne subskrypcje, normalna sprawa, no jakby za co mam się obrażać, jak najbardziej. Bardzo jest tak nierówny wykres wyświetleń, jeśli chodzi o takie kanały, przynajmniej u mnie, no powiem wam tak, w przeciągu teraz tego maja, czyli matura, a przede wszystkim to w ogóle końcówka, czyli przed samym egzaminem ósmoklasisty, ja w jeden miesiąc zrobiłem połowę wyświetleń całych, jaki mam przez 2 lata na tym kanale, także w jeden miesiąc zrobiłem chyba 1,5 miliona wyświetleń, a kanał ma gdzieś tam 3 z kawałkiem miliona wyświetleń, nie? No to jakby to po prostu tak działa właśnie jak działa, nie? W sensie są miesiące super, są miesiące w ogóle żadne. Dobra, lecimy dalej. Pytanie, czy chce pan w przyszłości zmienić kolor włosów? No powiem szczerze, że się nad tym nie zastanawiałem. Zielony? Nie, no raczej nie będę farbować włosów, ale spoko w sumie. Cegła waży 1,5 kg cegły. Ile waży cegła? O, legendarne pytanie. No to skoro cegła waży 1,5 kg cegły, czyli można powiedzieć, że x to by była cegła, czyli x byłby równy 1 plus 1/2 x. No to 1/2 x na tą stronę, no to mamy x minus 1/2 x, to jest 1/2 x równa się 1. No to x, 1/2 x równa się 1, no to x razy 2 stronami, no to x wychodzi równy 2, czyli wychodzi na to, że cegła waży 2 kilo. No zaraz sprawdźmy, czy to się zgadza. Jeżeli cegła by ważyła 2 kilo, no to kilo, pół cegły to będzie kilogram, to mamy 2 kilo i cała, no i 2 kilo, no to wszystko się zgadza, no dokładnie, czyli cegła waży 2 kilo. Lecimy. W jakim województwie mieszkasz? No dobra, no to przedostatnie pytanie, w województwie łódzkim mieszkam, póki co, myślę, że to się nie zmieni w najbliższym czasie, nie w samej Łodzi przynajmniej póki co, natomiast pod Łodzią sobie mieszkam. No i ostatnie pytanie, a pokażesz, jak pokonujesz Lionela w Breath of the Wild? Mówiłeś, że grałeś. No dobra, możemy spróbować, chociaż dawno nie grałem w Zeldę. No dobra, no to spróbujemy sobie zagrać tego w tą Zeldę, gdzie my tu jesteśmy i gdzie my tu mamy jakiegoś bossa. O, tu chyba był Lionel, z tego co pamiętam, sobie oznaczyłem. Dawno nie grałem, od razu uprzedzam, spróbujemy go jakoś załatwić w miarę sensownie. Czy on gdzieś tu na dole jest? Dobra, no to najpierw sobie tu może jakoś sensownie zejdziemy w takim razie z tej górki. Chyba miałem motocykl, tak, to było tak. Dobra, jeszcze zobaczmy w ogóle. No dobra, jedziemy. O kurczę, dobra. On tam jest, on tam się czai. Dobra, jakoś go trzeba by tu zrobić znienacka, co? Może jakoś od drugiej strony go... O, chyba mnie widzi. Nie, no mam nadzieję, że mnie jeszcze nie zaatakuje, zobaczymy. W ogóle sprawdźmy sobie broń. Jaką broń byśmy tu zrobili? Zrobimy sobie może... O, taką broń sobie zrobimy. Pytanie teraz, jaki łuk tutaj wziąć? No może... O, tutaj mam, widzę, zaraz mi się rozwali. Dobra, to niech będzie ten... No i strzały co? Chcemy zrobić rozpierdziel, zrobimy bomb arrow, dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wejdziemy sobie tam na górę i mu strzelimy w łeb. To jest dobry pomysł. Aha, nie no już, nie musisz mnie widzieć. Halo, idź sobie. Dobra, stamina mi się skończyła. Wejdziemy sobie tutaj. A może nad sobie polecimy, szybciej będzie. O, trochę cheatowo, ale... Okej, okay, dobra, mamy to, mamy życie. No i teraz pytanie, czy ja to go tutaj do... No chyba nie trafiłem trochę, nie? O Jezu. Artur, cel widzę po prostu perfekt. No tak, o Jezus, dobra, no ładnie, bardzo ładnie spadłem. O, trzeba zmienić broń, bo chyba można było go zatrzymywać z tego co pamiętam. O, skończył mi się łuk, to niedobrze. Okej, o Jezus, no ładnie, pół życia mi zostało, dobra, spróbujemy to ogarnąć, co? No nieładnie. No dobra, widzę, że nie pamiętam, jak się w to grało. O Jezus, niedobrze bardzo. No pół serducha. O, dobra, udało mi się wejść w ten stan. Flary Rash, dobra. I jeszcze raz mi się udało. Ile on ma? O Jezu, kupę życia ma, ale nie wiem, ja chyba muszę się uleczyć, słuchajcie, bo inaczej to będzie ciężko. O Jezu, 3 razy pod rząd, no dobra.
Nie no, słuchajcie, trzeba coś tutaj, no... Trzeba by się tu trochę uleczyć, no jakby, okej, okay, jakbym tu grał ostatnio, to jeszcze rozumiem. Dobra, plus 10 serduszek, ja wiem, okej, okay, trochę łatwiej będzie, więcej nie robimy regeneracji. Jak się nie uda, to się nie uda, trudno. Okej, okay, dobra. Okej, okay, teraz ogień, leci ogień i jeszcze raz leci ogień i teraz chyba mogę cię zatrzymać i ci strzelić w łeb. O kurczę, dobra. Dobra, znowu się udało, mogłem nie brać tych serduszek, byłoby bardziej efektownie. Dobra, zaraz mnie tutaj przywali pewnie, no właśnie. Dobra, udało się i teraz bomba, cyk. I bomba, cyk. O, dobra, udało się go nawet na niego wejść. Okej, okay, lecimy. Wow, dobra. No okej, okay, no dobra, spróbujmy bez straty życia. Dobra, udało się. Dobra, udało się. Nadal żadnego serduszka więcej nie straciłem. To tak po prostu jako na wszelki wypadek, nie? Dobra, znowu się udało. No, już jesteśmy coraz bliżej. O, kurde, no to by mnie rozwalił. Dobra, dobrze. No, tak to się nie robi. Halo. Cyk. No i umarłbym, gdyby nie to, że mam... Moce, o Jezus, dobra. No dobra, chyba teraz już będzie po nim, zobaczymy. Cyk! No dobrze, bardzo ładnie pokonany Lionel, prawie bez straty życia. Także słuchajcie, jakbyście chcieli, żeby popatrzeć jak w coś innego gram, to też słuchajcie, piszcie w komentarzu, nie ma problemu. No i co, nie ma miejsca już na broń? No oczywiście, że nie mam, ale to nieistotne, udało się. Także jeszcze raz dzięki za 50 tysięcy subskrypcji i widzimy się jakoś w najbliższym czasie. A po co mi ta matma?